Cześć, witajcie w pierwszym z materiałów, które mam nadzieję zamienią się w nową serię, która będzie pojawiać się na tym kanale lub jeżeli będę miał tego wystarczająco dużo, być może stworzę zupełnie osobny kanał. Chodzi o coś, czym zajmuję się mniej więcej od około roku. Chodzi o drukowanie 3D. Kupiłem jakiś czas temu, mniej więcej w okolicach premiery Wiedźmina Trójki, kupiłem drukarkę 3D głównie po to, żeby drukować modele dla siebie. Z dawnych czasów mam zamiłowanie do modelarstwa i jak wiadomo, facet kiedy dorasta, jego zabawki się nie zmieniają, są tylko coraz wyższe ich ceny. Więc chciałem wam powiedzieć kilka rzeczy na temat druku 3D oraz na temat kilku projektów, które leżą u mnie od dawna oraz jednego projektu, którym zajmuję się ostatnio. Więc drukarki 3D można kupić już od mniej więcej 1800-2000 zł. Jednak musicie pamiętać o pewnej rzeczy. W drukarkach 3D najważniejsza jest precyzja oraz w przypadku drukowania większych elementów pole druku. O ile wydrukowanie takiego małego modelu, jakim jest ten grud, który jest już oczywiście pomalowany, nie wiem czy to będzie widać, sorki też za zabarwienie taką żółcią na tej kamerce, ale to jest kamerka laptopa, więc nie wiem czy to będzie widać, ale on został wydrukowany na żółtym plastiku, jak widzicie. No i oczywiście został przeze mnie pomalowany, nie jest to model jeszcze dokończony, ale muszę popracować troszeczkę nad oczami, dodać kilka detali i później ten model będzie stał u mnie na półeczce. Więc tak jak mówiłem, ważne jest pole zadruku. Tanie drukarki, te najtańsze, mają zazwyczaj małe pole zadruku oraz nie zawsze, ale czasami nie najlepszą precyzję. Ja, tak jak mówię, kupowałem drukarkę w momencie, kiedy wychodził Wiedźmin 3, więc pierwszym modelem, który tak naprawdę na niej wydrukowałem, na którym się uczyłem drukować, był dosyć duży model, na który poszedł kilogram plastiku, cała szpula plastiku. Był to model tego skalnego trolla. I on też nie jest dokończony, uwierzcie mi, nie jest dokończony. I nie wiem, czy uda mi się go dokończyć, ponieważ mam bardzo mało czasu. Zresztą wiecie to dokładnie po częstotliwości, z jaką są wgrywane materiały na mój kanał YouTube. Więc ten troll jest naprawdę duży. Dla porównania, słuchajcie, to jest grud, którego wam pokazałem przed chwilą. A to jest butelka, załóżmy. O, to jest butelka cydru. To jest butelka cydru. Więc tak to mniej więcej wygląda i jest bardzo wiele mitów dotyczących drukarek 3D, zwłaszcza wśród osób, które mają pewnego rodzaju wyobrażenie na temat sposobu, w jaki działają te urządzenia, ale niekoniecznie miały z nimi styczność. Mam nadzieję, że przynajmniej w tych moich zupełnie amatorskich odcinkach czy materiałach dowiecie się czegoś więcej na temat samego druku 3D oraz odnośnie tego, jakie są koszty, na co trzeba zwracać uwagę. Pamiętajcie, że są kanały o wiele bardziej wyspecjalizowane, o wiele lepiej poinformowane niż kanał gracza, który od czasu do czasu drukuje sobie coś na drukarce. Więc jeżeli będziecie chcieli się mocniej zainteresować tym tematem, to polecam wam poszukanie polskich czy zagranicznych kanałów, na których znajdziecie tego typu informacje. Tutaj będzie to wszystko bardziej na luzie, będzie to, powiedziałbym, bardziej na zasadzie rzeczy, których się dowiedziałem na własnych błędach, popełniając różnego rodzaju wpadki i poprawki, które musiałem wykonywać. Kolejnym modelem, który udało mi się wydrukować, aczkolwiek nie jest jeszcze złożony, jest Pip-Boy. Jest to Pip-Boy, który został wymodelowany jeszcze przed premierą Fallouta 4. I ogólną zasadą tego Pip-Boya miało być to, że miał być to w pełni funkcjonalny Pip-Boy, który może być założony na rękę, brakuje jak widzicie tutaj klamry. Oraz tutaj w tej części, to nie jest wszystko sklejone, w tej części można było zamontować tutaj telefon komórkowy do wielkości mniej więcej 5 cali razem z aplikacją. Więc jak widzicie, jest on wykonany z czarnego i żółtego plastiku, jest tutaj ładnie wyszlifowany, za pomocą szpachlówki są usunięte te wszystkie ślady po drukowaniu, ponieważ w momencie, kiedy drukarka 3D nakłada kolejne warstwy, są to autentyczne warstwy. Więc poczekajcie, przełączę sobie kamerkę na tą większą, będzie lepiej widać. Więc w momencie, kiedy przyjrzycie się tutaj, te linie, które tutaj widać, są to warstwy nakładane po prostu na siebie, prawda? Model jest drukowany w tej pozycji i drukarka
jeżdżąc sobie wzdłuż tam określonych linii, nakłada kolejne warstwy i to sobie rośnie. Jedna rzecz, która bardzo często umyka osobom, które interesują się drukiem 3D dosyć lakonicznie, jest fakt, jak długo potrafi trwać wydruk jakiegoś elementu. Dla przykładu, tak jak mówiłem, dla mojej znajomej, dla Claudii, w chwili obecnej przygotowuję model pocałunku wdowy z Overwatch. Jest to model, który po złożeniu będzie miał od 97 do 1,40 cm. I moja drukarka ma pole zadruku 20 na 20 cm i 18 cm w pionie. Nie jest to jakoś szczególnie dużo, nie jest to jakoś szczególnie mało. Jest to, powiedziałbym, największa drukarka, jaką mogłem sobie pozwolić. Czekajcie, jeszcze obrócimy to troszeczkę. O! I teraz zobaczcie, ten fragment, który jest elementem środkowym broni, jednym z trzech, z których składa się sam środek, ten fragment drukował się ponad 32 godziny. I w tym momencie, kiedy on jest wydrukowany, można go oderwać od tego szkła. To jest szkło borokrzemowe, więc jest to bardzo, bardzo silne. Bardzo silne szkło, odporne na temperatury. I tak wygląda ten model, który po złożeniu będzie mniej więcej prezentował się w taki właśnie sposób. Więc widzicie tutaj kilka rzeczy, które po prostu nie mogą wam umknąć. Więc na początek, słuchajcie, ten fragment, to co tu widzicie, to są tak zwane podpory. Podpory są drukowane między innymi po to, aby uniknąć czegoś takiego jak tak zwany, nie wiem jak to, no brak precyzji. Pamiętajcie, drukarka nakłada warstwy jedna na drugą. Gdzieś tutaj mam jakiś istotny, o jest. Drukarka nakłada warstwy jedną na drugą, więc jest to nakładane po kolei. I teraz w momencie, kiedy usunę sobie tą podporę, gdyby nie ta podpora, w momencie, kiedy tutaj był drukowany materiał, ten materiał nie miałby się na czym podeprzeć. I tego typu podpory pomagają uniknąć właśnie spadku precyzji, jeżeli chodzi o drukowanie fragmentów modelu, które znajdują się po prostu ponad niczym tak naprawdę, tak? Więc mogę sobie teraz to wszystko obrać. Wszystko jest drukowane w plastiku PLA, przynajmniej w przypadku moich modeli, ponieważ jest to plastik, który nie powstaje z pochodnych ropy, a jest produkowany na bazie różnego rodzaju żywic roślinnych, więc jest biodegradowalny i tak dalej, wiecie, eko. I mamy tutaj, to trzeba będzie oczywiście troszeczkę oszlifować, ale to nie wszystko. Tutaj mamy troszeczkę więcej tych podpór. Uwaga, przełączę się może na tamtą kamerkę, żebyście widzieli, co się dzieje. Więc proszę bardzo. Pozbyliśmy się. Więc proszę bardzo, mamy tutaj wydrukowaną podporę. Ten fragment to jest podpora. Wyłączę na razie może tą drugą kamerkę, po co ma wam przeszkadzać. To weźmiemy sobie na środek. Ok, tak jak mówię, to jest absolutnie teraz na żywca kręcone, także po prostu to usuniemy. Troszeczkę to może potrwać. Zaraz muszę znaleźć jakiś sposób, żeby się dostać do tego modelu. Skąd wiem, które elementy odłamać? Ponieważ w momencie, kiedy generuję taki model, staram się zapamiętać, które te elementy są podporami. I w tym momencie, jeżeli uda mi się usunąć po prostu, gdyby nie te podpory, w pewnym momencie, jeżeli drukarka by sobie dojechała w ten moment i zaczęła
budować ten fragment modelu, to by po prostu wisiało w powietrzu. Nie byłaby możliwa, nie byłoby możliwe stworzenie tego fragmentu. Więc mamy tutaj jeszcze troszkę tych podpór, ale będę to czyścił później. Pokażę wam fragment, który wydrukowałem troszeczkę wcześniej. Jest to fragment, który będzie wymagał oczywiście sklejenia, ale jest to fragment osłony. Jeżeli ktoś gra w Overwatch, to doskonale wie, to jest górna część snajperki, która później się rozkłada po to, żeby zamienić się albo w karabin, albo w snajperkę. Tutaj również są podpory, z jednej strony już usunięte, z drugiej strony są jeszcze widoczne. Tu jest je o wiele łatwiej usunąć. Zupełnie będzie osobny odcinek, zupełnie osobny materiał odnośnie samego modelu pocałunków Dowy. Chciałem jednak jakoś rozpocząć tą serię. Jeżeli będziecie mieli jakieś pytania pod samym, co do samego materiału, to oczywiście piszcie. Mam nadzieję, że w momencie, kiedy uda mi się zorganizować jakieś normalne stanowisko do nagrywania, będę w stanie o wiele lepiej przygotować te właśnie odcinki. Ale na chwilę obecną wygląda to właśnie tak. No i wymaga to troszeczkę też precyzji i czasu. Cały model będzie go drukowany około 130, maksymalnie 150 godzin i zostanie na niego zużyte około 2 kg plastiku. Wszystko będzie musiało być oczywiście później sklejone. Jeżeli Klaudia będzie chciała, to sobie to wszystko wypoleruje, wyszpachluje, będzie wtedy gładkie i będzie miała w skali 1:1 model pocałunków Dowy. Słuchajcie, nie będę wam teraz pokazywał, jak to wszystko czyszczę, bo to zajmuje za dużo czasu. Jeszcze na sam koniec powiem tylko o jednym błędzie, który oczywiście też popełniłem, ponieważ w momencie, kiedy drukujemy coś na powierzchni płaskiej, popełniłem błąd, ponieważ ten model, czyli celownik, został wygenerowany i ustawił mi się tak. I teraz zobaczcie, niezależnie od tego, jakbym to zrobił, powierzchnia styczna tego modelu z kawałkiem szkła jest tak niewielka, że w pewnym momencie to wszystko się po prostu ułamało. Uwaga. I model nie mógł zostać dokończony, no bo po prostu ten fragment został zniszczony. Musiałem oczywiście to wszystko wydrukować w poziomie, zupełnie inaczej. I dzięki temu, zobaczcie, jest spora różnica, nie wiem czy to w ogóle złapie ostrość. Jest spora różnica, niestety tego tutaj nie widać za bardzo. Kamerka łapie ostrość na mnie zamiast na elementach. Nie ma to większego znaczenia. Słuchajcie, to jest odcinek wprowadzający do miniserii, która może lub nie pojawić się u mnie na kanale. Piszcie komentarze, czy chcielibyście zobaczyć więcej materiałów dotyczących druku 3D. Co was interesuje w tym druku 3D? Być może z moją dosyć lakoniczną wiedzą będę mógł odpowiedzieć wam na jakieś pytania, a i może sam czegoś się nauczę. Więc wielkie dzięki za oglądanie i komentowanie. Teraz muszę to wszystko tutaj posprzątać. Więc do usłyszenia i zobaczenia w kolejnym odcinku, tak szybko jak to będzie możliwe. Trzymajcie się, cześć.